Cześć kochani! Witam Was serdecznie na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj w stylówkach sylwestrowych. No i będę mówić o Sylwestrze, o tym, co w tym roku się nosi, co można nosić, co zawsze można nosić, czyli i o trendach, i o takich generalnych zasadach dotyczących stroju sylwestrowego. Słuchajcie, oczywiście jestem podekscytowana, bo stylówki sylwestrowe to zawsze jest coś takiego nadzwyczajnego, trochę takiego blingu, trochę tego błysku, takiego niecodziennego filu, dlatego już nie mogę się doczekać, przechodzimy do stylówek. Nie będzie to długi filmik, będziemy konkretnie lecieć po tych stylówkach i no i pokażę Wam, co mam. Pokażę Wam też propozycje na różne okazje sylwestrowe, czyli od Sylwestra w domu do aż wielkiej gali. Oczywiście bardzo Was proszę, żebyście zasubskrybowali kanał, jeżeli tylko interesuje Was taka tematyka ekomody, lumpeksów, vintage oraz w ogóle wielkiego świata mody. I polubcie filmik, bardzo proszę. Pokażę Wam kilka rzeczy też, które mam w sklepie. No a reszta to będą moje rzeczy właśnie z second handów, rzeczy vintage i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, chciałam też powiedzieć kobietom w moim wieku, czyli jakimś średnim wieku, żebyśmy trochę zaszalały w tego Sylwestra. Nawet jak siedzicie w domu, to odstrzelmy się, odstrzelcie się, bo młodzi często wychodzą, wiecie, imprezy i te sprawy, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby poczuć ten taki inny klimat, żeby było, nawet jak jesteśmy gdzieś właśnie w domu, z rodziną, czy sami nawet, fajnie się jest czasem tak odstrzelić, fajnie się jest tak trochę uodświętnić, dać sobie tego błysku, poczuć się pięknym, kilka razy w roku tak inaczej po prostu, dlatego słuchajcie, żadnych kompleksów, bo kompleksy to my sobie same narzucamy, a wiem co mówię, bo to się tak wydaje, że każdemu, że pewnie tylko ja mam kompleksy, a inni to są idealni i tak dalej. Każdy ma jakieś swoje, słuchajcie, problemy, jakieś wątpliwości, ale nie dajmy się zwariować, przede wszystkim nie dajmy sobie narzucić, że coś w jakimś wieku nie wypada. To jest totalna bzdura. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma wygląd, jeżeli ktoś się dobrze czuje w czymś, to wypada. Po prostu wypada. I olejmy to, co mówią inni, bo tak naprawdę to w ogóle nie jest ważne. Chyba że zależy Wam na czyjejś opinii, kto jest koło Was i jemu się coś lub jej się coś podoba lub nie podoba, to możecie to brać pod uwagę. Ale mówię teraz o tym, że krytykowanie innych, wiecie, za takie rzeczy typu o, jesteś za stara, albo jestem za stara na to, żeby coś nosić. Nie ma czegoś takiego. To są jakieś bzdury narzucone sprzed wieków, których już w ogóle nie musimy się trzymać. Po prostu nosić to, co lubimy, dbać o siebie i po prostu czuć się piękne, bo po to jesteśmy też kobietami, żeby czuć się piękne. Zaczniemy właśnie od Sylwestra w domu. Możecie, słuchajcie, włożyć coś wygodnego, bo wiadomo, że jak siedzimy w domu, oglądamy telewizję, filmy czy cokolwiek, no to nie ma sensu wkładać jakiejś kreacji, gorsetów i tak dalej, ale można się właśnie ubrać odświętnie, włożyć piękną biżuterię, fajnie się uczesać, jakiś błysk w makijażu, żeby mieć to coś w Sylwestra. Słuchajcie, przykładowo pokażę Wam tutaj bordowe body z aksamitu do zupełnie zwykłej aksamitnej spódnicy, a ta zupełnie zwykła aksamitna spódnica to jest nowość, którą Wam jeszcze pokażę w filmiku Country Casuals. Ona jest na mnie za duża, ale spięłam ją takim właśnie pasem i ten pas ma złote łańcuchy, a czemu nie w Sylwestra? Złota broszka, złote łańcuchy do takiego niby, mogłoby to być też świąteczne na właśnie na Boże Narodzenie, dlaczego nie? I słuchajcie, żeby to trochę odciotkowić, bo taka długość za kolano, jeszcze taka grzeczna spódnica, mimo tego materiału może po prostu sprawiać trochę wrażenie i ciotki klotki. Więc jeżeli nie chcemy być ciotkami klotkami, to na przykład buty na koturnie, o, albo na takiej grubej podeszwie, takie nowoczesne, można nawet włożyć trapery, żeby się poczuć jeszcze bardziej nowocześnie. No i jakieś właśnie nowoczesne, duże dodatki i już mamy strój bardziej odlotowy i sylwestrowy, słuchajcie. Tak samo sukienka, którą mam na sobie. Jest to elegancka sukienka, ona jest z wiskozy i jedwabiu. Jest bardzo, właśnie ona jest w takim trendzie quiet luxury, taka jest spokojna, ona jest granatowa, czego tu nie widać na ekranie na pewno, ale nie czarna. Jest bardzo wygodna, można ją też nosić bez paska i wtedy jest taką luźną, powiewającą, asymetryczną koszulą.
jest bardzo wygodna i to jest właśnie coś takiego, co na przykład ja bym włożyła, gdybym zostawała w domu na Sylwestra, zresztą chyba zostaję, ale mamy gości, więc może jednak troszkę się ubiorę tak bardziej szalenie, ale tymczasem naprawdę piękna, piękna rzecz, wystarczą fajne buty, ja tu mam takie lakierki na sobie, też granatowe, też w takim stylu trochę lat 70. No i do tego też jakieś fajne, duże kolczyki, błyszcząca biżuteria i już też będzie super strój. Piszcie, co sądzicie. Ja uwielbiam tą sukienkę, ona jest tak super wygodna, przyjemna i lubię taki luźny styl, słuchajcie. No, a tymczasem lecimy dalej. Teraz będziemy się już skłaniać w stronę takiego bardziej eleganckiego. Sukienka, którą miałam w święta, słuchajcie, dlaczego nie? Jeżeli nie chce się Wam szukać nowej kreacji na Sylwestra, taką sukienkę można inaczej ograć, dodać więcej biżuterii na przykład, albo bardzo błyszczący pasek. Słuchajcie, ja tutaj chciałam Wam też pokazać, że taką sukienkę można nosić w dwóch stylach, na przykład na święta do bardziej klasycznych dodatków, na przykład z perłami, albo z jakimś naszyjnikiem z diamencikiem czy z broszką, a właśnie na Sylwestra można sobie to odmienić i dać odjechany pasek i na przykład właśnie takie buty na koturnie nowoczesne, wcale nie jakieś takie grzeczne szpileczki, albo właśnie wysokie kociaki, takie błyszczące buty za kolano, też byłyby super i dałyby zupełnie już inny klimacik. Teraz słuchajcie, mam dwie sukienki już takie na bardziej na jakąś imprezę tańczoną, powiedzmy. Sukienka ze sklepu od Lipsy London, rozmiar S. Jest na mnie za mała, więc nie będę się tutaj tak bardzo zbliżać. Ma troszkę też za długie ramionczka na mnie, to by trzeba odrobinę skrócić na mnie, albo mieć większy biust i wtedy w ogóle nie ma problemu. Sukienka z jedwabiu, piękna, taka rockowa i też ją wystylizowałam tutaj na dwa sposoby. Słuchajcie, do traperków i do innych butów. Słuchajcie, można naprawdę kombinować z dodatkami, zmieniać charakter. Można na przykład do takiej sukienki, jak nie chcecie być rozebrane, włożyć sobie bolerko. Ja tutaj mam takie proste bolerko z dzianiny oraz no na przykład płaszczyk. Czemu nie? Płaszczyk ala jakiś taki żakieto smoking. Słuchajcie, błyszczące rajstopy oczywiście polecam Sylwestra, bo kiedy jak nie teraz. Druga też dla małej Eski sukienka jest to ta od Comme des Garçons i ona jest takiej grzecznej długości za kolano. Słuchajcie, i do takiej długości, no niestety, tutaj już raczej polecałabym Wam obcasy i to raczej wyższe obcasy, żeby łydki ładnie wyglądały, żeby się nie wyglądało w tym przysadziście. Taka długość wymaga obcasa i podniesienia tej nogi, specyficznego chodu też, żeby to wyglądało smacznie. Ta sukienka również niestety jest na mnie niedobra z tyłu, więc pokazuje się Wam tylko tak poglądowo. Bardzo prosta, bardzo piękna sukienka, która nie wymaga wiele, żeby robiła wrażenie i efekt wow. Także mamy tutaj podobne stylizacje, jedna jest trochę bardziej grzeczna, a ta sukienka druga bardziej rockowa. Teraz słuchajcie, pójdziemy do blingu już takiego całkowitego, a mianowicie pierwsza rzecz to będzie kombinezon, który już kiedyś Wam pokazywałam i ten kombinezon bardzo lubię. Jest to jedna z moich ulubionych takich rzeczy sylwestrowo-karnawałowych. Uwielbiam te kolory przede wszystkim, to jest jakiś chyba z ASOS? Kombinezon przepięknie zrobiony, ma przepiękne kolory, słuchajcie. Te rękawy takie rozszerzone, no w ogóle cały mi się bardzo, bardzo podoba. No i pierwsza stylowa to będzie stylizacja taka z torebką projektancką od Mafi Williamson dla Hannes and Moritz, H&M, mówiąc krótko. Przepiękna skórzana torebka, którą kiedyś kupiłam. Designerska, no i jest idealnie w kolorach kombinezonu, więc to jest moim zdaniem taki zestaw strzał w dziesiątkę. Można do tego kombinezonu sobie też włożyć
żakiet, jeżeli jeszcze nie dość ciepło jest. Żakiet, słuchajcie, taki mam aksamitny od American Vintage bodajże to się nazywa, albo Vintage Stories, już nie pamiętam, a jedna z tych firm. Jest pięknie haftowany też i też ma frędzle, więc w stylu pasuje. Można go nie wiązać, tylko założyć jako taki jakby płaszczyk na wierzch. No i tutaj już sobie zmieniłam torebkę, bo też ta torebka druga też ma kolorystykę tego kombinezonu. Ma tu też takie zielonkawe właśnie kamienie i to jest taki po prostu taka saszeta z aksamitu wyszywana kamieniami, bardzo fajna. W środku atłasowa i to jest od Accessorize. Świetna torebeczka też, także też prezentuję Wam dwie odsłony tego kombinezonu. Ja go kocham osobiście, uważam, że absolutnie nie wychodzi takie coś z mody. Kombinezon to jest zawsze fajna alternatywa dla sukienki, elegancka i uważam, że to jest ponadczasowe po prostu. No i teraz coś już takiego na maksa eleganckiego, oczywiście suknia wieczorowa czerwona, którą Wam ostatnio niedawno pokazywałam, też mogłaby być, ale teraz idę w czerni, słuchajcie. Suknia jedwabna w stylu takiego starego Hollywood, pięknie wyszywana, z usztywnianym staniczkiem, ona ma gołe plecy całkowicie. No i tak jak mówię, jest z jedwabiu i przód ma taki odkryty, nogi widać z przodu, z tyłu jest taki ogon jakby drapowany. Piękna rzecz, naprawdę przepiękna rzecz, do tego eleganckie, wysokie szpilki, bo tutaj też koniecznością będą wysokie buty akurat. No i to już macie taką wersję zupełnie wieczorową, taką na naprawdę dużą imprezę, jakąś galę. No i ta suknia jest vintage, naprawdę jest vintage i to widać, ale też ma właśnie taki klasyczny, ponadczasowy krój i wydaje mi się, że warto słuchajcie, inwestować, jeśli chcecie kupić suknię, to nie wiem, czy tak naprawdę warto kupować takie wieczorowe suknie super w takich jednorocznych trendach, bo to są pieniądze w sumie wyrzucone na darmo i za rok prawdopodobnie to coś nie będzie modne. Lepiej wybrać piękny, schlebiający krój ponadczasowy i bawić się potem dodatkami. Co roku można zmieniać akcesoria na inne, biżuterię na inną, bawić się dodatkami, torebkami, butami i kombinować, tak jak ja tutaj proponuję Wam różne właśnie wersje butów czy torebek i tak dalej. Słuchajcie, nawet najprostszy strój, zwykłe czarne spodnie, podkoszulek z cekinami, jakiś fajny makijaż i już też może być strój, także słuchajcie, nie ma co jednorazowo też szaleć, chyba że idziecie na jakieś niesamowite przyjęcie i jest to dla Was taka okazja raz na kilka lat, no to wiadomo, wtedy fajnie jest się tak specjalnie na to przygotować, ale tak to słuchajcie, kombinujmy z dodatkami. To Wam proponuję, to jest modne, właśnie żeby nie wydawać pieniędzy na jakieś szajsowne kreacje, tanie, tanio wyglądające, tylko właśnie albo kupić coś vintage, albo kupić fajne dodatki, fajną biżuterię i zużyć to, co istnieje. Także proponuję Wam właśnie na Sylwestra, na karnawał vintage, są przepiękne rzeczy, projektanci takie rzeczy robią teraz najwyższej półki, więc nie bójmy się tego, nie bójmy się korzystać z vintage, bo na pewno nikt nie będzie tego miał, nie będzie szedł do sieciówki po tą samą sukienkę co my. Kochani, oczywiście krótkie inspiracje to były, mam nadzieję, że Wam podobały, że spędziliście miło czas, powodzenia w przebieraniu się i w szykowaniu się do Sylwestra i oczywiście życzę Wam miłego Sylwestra. Zapraszam Was też w Sylwestra na kolejny filmik, to już nie będzie sylwestrowy filmik, ale będzie to taki filmik z holem i z wyprzedażą noworoczną. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć!